Wszyscy tak wygląda się, jakbyście mieli zaraz, nie wiem, pobić mnie. Nie, absolutnie, chociaż... moglibyśmy tam jakieś zapasy pooprawiać, no. No. Bardzo dziękuję. Piąteczka. Piąteczka? Jana. Nie chcę piąteczki, no. A, okej, okay, jasne. Wow, wow, spokojnie, uważaj! Auć! O, Ładu, co ty robisz, majożyco? Auć! Nigdy w życiu. Przecież to ty się tak na mnie rzuciłaś, nie? Nie. Nigdy w życiu. Ała, ała. Miłego dnia. Miłego dnia, ała. Jak to możliwe, jak ona jest piekielnie silna. No zobacz, że majtuski to... widać z tych sorcików wystają. O, się proszę, z tych sorcików wyskakuje tam coś. Bobciu ma, mały Bobciu. Powiedz mi, Maryczka, gdzieś nazwasz, stąd jesteś w ogóle? Bo ci pierwszy raz tutaj widzę, malenia. No już trochę jestem. Trochę już jesteś, jak masz na imię, skarbie? Rozelia. Rozelia, jak róża od róży, proszę bardzo. Masz też kolce? Napisz no, jak mnie wkurzysz, to tak. Ojej, będziesz mnie pewnie kuła nimi. Słuchaj, nie masz może o tym wieczorem wyskoczyć na coś dobrego? Nie, ja nie wyskakuję. A, nie wyskakujesz. No dobra. Mm-hmm. No to już okej, nie ma problemu. No to nic, jasne, spoko. Co? Nie, to powiem z wypiekami na buzi, że mi bardzo przykro z tego powodu. To chciałem powiedzieć, no, z wypiekami no, na buzi. Już taka jest tam. Już taka jesteś, spoko. No. Spoko! Na koniec. Zajęta jestem, niestety. Zajęta jest, nie ma problemu, trzymaj się. W sensie dużo biznesów do zrobienia. Jasne, tak. Trzymaj jeszcze kopa na rower i spadaj, elo. Trzymaj się, wariatku, witamy w pięści, Rosalia. Gazu, Trevor, gazu! Poczekaj, muszę wyjechać. To był taki żart. Rosalia, daj spokój. O, jedziemy. Co, albo będziesz się ze mną wozić, albo kurwa z nikim się nie będzie wozić ta dziwka, rozumiesz tak to? Jest. Odrzuciła tak moje jest zaloty, więc zapłaci za to! Masz słodki na wielką lufę. Siema, Trevor. Największą lufę, tylko pozycją ja. Mówimy o takiej lufie, maleńka. Oh yeah, stary. What's poppin', ha? Huh? Właśnie tak. Masz z tym jakiś problem, kurwa? Chcesz z giwery, kurwa? No to chodź. No chodź. Tak myślałem, cwaniaczku. Jesteś cienki w uszach, kurwa. Makaronu żeś napierdolił, na zupy nie wywiadłeś, co? Dobra. Dobra, luknąć to moje obrażenia. Spierdoliłem się na 4. piętra z magazynku. Potrubowałem sobie łokcie. Nie wiem, czy nie mam schorzeń na stawie jakiegoś. Od 4. piętra? Tylko no, 4. piętro, no. Chodziliśmy teraz, po wygrzewkę robiliśmy, papę kładliśmy na dach. Że masz tyle mięśni i tego, cię miło. Oje, ochroniłem, wiesz, jak to jest, no. Taka zbroja. That's right. Kanapkę zamawiasz. Zajebisty kolor włosów. Najczęściej. Dzięki. 5 złotych. Zajebiste muły. Haha, dzięki. wszystko mnie boli. O, masakra, zaraz cię dopiero boli. Masakra. Poczekaj, co ci tam się stało? 4. piętro i co? Staw cię boli, gdzie? No figoła, że zajebał, ale wszystko powinno być okej, okay, wytrzymały jestem. Mięśnie, mięśnie zostały wykorzystane jako poduszki, które uchroniły mu tutaj gorset, kurwa, kostny. Czego, kurwa, nie rozumiesz? Wyjdę z tego. Zagram jeszcze na junihokejowym turnieju, kurwa, w Koszalinie. A. Nie, ale potajczysz sobie w tego, w na Ekwadorze. Pijesz coś? Kurwa, od 3 lat nie piję, odpierdala mi. Bo mówię, że wlewki dodbytnicze są spoko. Czekaj. To odbytnicza ja wlewka? No. A może mam osób jakieś bezpieczniejsze zabiegi, mniej inwazyjne? Poczekaj, muszę zobaczyć, czy podłoga jest czysta. Kurwa, no znowu nie sprząta, no. No, guma jakaś, no, guma przylepiona jakaś, co? Tam na ziemi chyba. No właśnie nie. Ale tak tutaj patrzę pod stołem. Ty nie chodziłeś do zasiłka kiedyś? Byśmy się wybrali na jakiś wspólny trening. No mam karnet, ale jakoś tak mi nie podoba. Pokuś to, abyś warkoczył, byśmy coś potrenowali, wyskoczyli na jakieś kurwa dobre uważanki. Uważanki? Tak. A jem tylko pomidory. No, pomidory, czy marchewy. Coś byśmy się uzgodnili. Słuchaj, dobra, tak byś się odezwał do mnie. Lokalny bawidamek. Dobra, muszę uciekać, bo mam napad na bank. Trzymaj się, wariatko. Do usłyszenia. A otworzy mi jeszcze furtkę. Aha. Mam jakieś na słowo. Proszę. Hokus pokus, czary mary. Maciek z klanu, to twój stary. Oh yeah. Co tam, maleńka? Gdzie śmigasz? A rozmawiałem z funkcjonariuszem, bo mnie skurwił tak, że nie mogę wytrzymać. No bo oni cały czas zerwują. Gdzieś mi kopał? Ej, babka, co to? A ty łysy, to też babcię wyrzucił wczoraj. Ty się poszorowała po tych dechach brudnych! Kurde, ma taka stara proca, że biznes całej epy, nieźle! Skąd ten sił w tobie próchnaku jeden? Sinek! Spokojnie, żartowałem tylko! Sinek! Ja nie się pierdolę, to cię krew zaleje! No.
Dobra, ci dużego panucha prawej stopy, elo, jedziemy z domu. Żartowałeś, żartowałeś! Ooo, kurwa, Kurwa, babka, jak się drzesz, kurwa, ciszej. Potajmie, zaraz tego użyję, rozumiesz, że nie wkurwia mnie lepiej, babura, żartowałem tylko. Nie, bawcie się tak, bawcie! Żartowałem, babura, uwielbiam cię, jestem twoim wielkim fanem. Dobra, jedźmy, kurwa, to do lekarza muszę jechać. Siema, maleńka, my się znamy? Tylko 5 i 2. Nie, no, co tam? Mano. Co tam, słychać? Siemano. Siemano. Fajne gacie. Do kogo to? Do ciebie. Dzięki. Dobra, lecę, cześć. Dobra, jestem w tych gierkach, co? Ale wiesz, popatrzyła się na mnie, zmierzyła, wiesz, mnie od dołu do góry, z góry na dół, w bok i w lewo, i w prawo i w lewo, wiesz. No, chyba się spodobałem, nie? Ziemią do Toy-Toya, kurwa, dwa klapsy, kurwa, turbo zajebałem, no i co? Spadochroniec mój brachu, that's go puppet, bracie! No, to grubo widzę. Nie próżnowałem brachu, wiesz, jak jest z nami. Może stoimy po drugiej stronie barykady, ale wiesz o co chodzi. Wiesz, jak jest. Dobrze jest. Tak czy siak, dziękuję serdecznie panu. Przepraszam też za mój ton, ale za bardzo mi zależy ten spadochronie. Jest to idealny rozmiar pode mnie. Dziękuję wam i saluto. Saluto i do zobaczenia. I mam nadzieję, że nigdy się nie spotkamy już w takiej negatywnej atmosferze. Michael typu... mówił, że na dzisiaj też ma plan i to będzie woda i żeby szukał łódź podwodną policyjną. Nic nie wiem. O ty kurwa. Maja, miło mi. Maja, miło cię poznać. Stąd jesteś? Pierwsza cię tu widzę na mieście. Trochę stąd, trochę nie stąd, tak wiesz, no. A, jestem taka podróżniczka, jedna, która lubi osiąść na mieliźnie, wiem o co chodzi. Trochę tak, trochę tak. Tak, właśnie te. No nic, to ja będę spadał, czaj się. No siema, siema. Ale one na mnie lecą, nie mogę się od niego pędzić. Jakby był gównem, a one były muchami i latają w kółko i w sumie dzisiaj... O, siemano, Aleńka. Ja, ty, wino, stara pizza, Rimini, Aboriga, kurwa, bezpieczarek. I dobry Netflix u mnie dzisiaj. Wpadasz czy nie? Nie będę dwa razy... O, nie wiesz co tracisz, nie wiesz co tracisz, tracisz! Ziro! Dobra, dziewczyny, tak się składa, że mam starą pizzerię z pieczarkami i z boczkiem. I mój ulubiony serial na Netflixie zaczyna. Może któraś byś chciała wpaść, pooglądać coś fajnego? Nie, Pani? Dzięki. Ja też na mieście pochodzę. A, ja, jasne, szkoda. A, jasne. No może kiedy indziej. Lewo, możesz tam przejść przez bramkę? No nie, tam już mi każą wracać. To jest maksymalnie, gdzie mogę wyjść. Nie, ja może... takie zakupy narobiłam, ojej. No, szkoda, no to nic, jedynie co możesz to przez siatkę cycy pokazać, bo tu kobiety nie widzieliśmy z kilka miesięcy. Jak to jest możliwe, że te fajne funie chodzą z takim frajerem z różowymi włosami? Can you explain me this fucking shit? Can you explain it, kurwa? Przecież ten jebany goguś spierdolił nam wczoraj akcję, jest kurwa nie do rozwoju, nie potrafi skonstruować kurwa zdania podrzędnie zrównoważonego, kurwa, a takie foki z nim chodzą, o chuj tu chodzi? Stary, bo tak nieczęsto jest tak, że kobiety sobie biorą po prostu taką przyjaciółkę. Kumasz, w postaci faceta, są bliżej, oglądają razem Netflixa i czasami jak chcą się przytulić albo dać dupy, to wybierają jego, bo mają z nim najlepszy kontakt. Dobra. Salami. Działacie coś jeszcze dzisiaj, bo ja chyba zawijam. Jeszcze bardziej. Siemano, wariatko, ja co tam? Jestem, dobra, widzę, wy czego się nie robi dla... Puchać, karmeńku. No, piąteczka. No i chodzi o to, właśnie potrzebuję... Ja oraz chłopapyr. Potrzebuję kogoś... infiltratora takiego, kto przeniknie, kurde, do systemu szpitalnego i kilka rzeczy mi zgołuje. Wie babcia, o co chodzi. To babcia musi do szpitala jechać. Tak, no to do szpitala ja sobie... Inaczej, wymień mi się numer. Proszę, tutaj mój numer telefonu. O. Podaję już, oczywiście. Dobrze. Wizytówka. Proszę bardzo, niech babcia zapisze. Franklin, dobrze, babcia zapisze, a powiedz mi, a ty głodny nie jesteś? Nie jestem głodny. Mam tu swoje allergy, to szare. Luknęłabyś na lekkie wgniecenia, bo trochę na żwirku zapierdalałem i chyba troszkę kamyczków podbijało się na karoserii. Jasne, o kurwa, ale jestem pierwsza osoba, która chodziła ci po aucie, zapamiętaj. Możesz poskakać na moim kutasiu, słuchaj, nie widziałem cię. Jak to ja i nowa, to na pewno, nie? Jak można imię? Jestem Franklin Cappuccino, lokalny bawidamek i właściciel siłowni, też perspektywiczny chłopak, który otwiera kilka biznesów. Bawidamek, no. A pani czym się zajmuje? Emerytowany lekarz.
Emerytowany, jak na emerytkę świetnie się trzymasz. Stare próchno, ale powiem ci, że na 18 lat bym czytał. Ej, cholera. No wyluzy, malenia. Oh yeah, właśnie tak. Przytulanie na Dickensona na pierwszej randce. Nie, no nie ma to z kim odkrywać dzisiaj.